Czy sukces jest zapisany w genach? Czy choroba psychiczna zapisana jest w genach? Natura czy kultura, moi drodzy? Podajmy ręce neurobiologii. I o tym porozmawiamy sobie dzisiaj w tym odcinku solo podcastu Champions Way. To będzie odcinek o nieco trudniejszych tematach, ale przedstawionych w łatwy i przystępny sposób. Cześć. Nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi. Nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Dzień dobry, cześć i czołem. To jest 190 odcinek podcastu Champions Way. Zbliżamy się, już nie Uchronnie i naprawdę wielkimi krokami do dwusetnego odcinka podcastu. Czy będę szykował coś specjalnego? Zobaczymy, zobaczymy, jak to się ułoży w czasie, bo, bo ten okres, który, który teraz przede mną, akurat taki powiedzmy przed, przedświąteczny, marcowy, później kwiecień, ostatnie szlify i przygotowania do, do wesela, no będzie intensywny. Dlatego też już w tym momencie zapowiadam, że prawdopodobnie w, w okresie majowo-czerwcowym mniej więcej jeszcze dokładnie nie wiem w jaki sposób to zorganizuje. Będzie mała przerwa, tak jakby zakończenie sezonu, czyli pierwszej części roku 2024. Zrobimy sobie chwilę przerwy od podcastu. Wydaje mi się, że każdemu dobrze to zrobi i ze zdwojoną siłą, albo po prostu z tą samą siłą. Wrócę do Was z nagrywaniem pewnie gdzieś pod koniec czerwca, ewentualnie na początku lipca. Mam trochę zobowiązań, wyjazdów, praca z reprezentacją, więc, więc ten okres będzie nieco jeszcze taki niesprecyzowany, czy jest na razie nieco sprecyzowany, ale to wszystko będzie się układało tak, żeby, uwaga, nie zostawię Was na lodzie, nie zostawię Was z niczym, na pewno coś będzie się pojawiało, natomiast takie odcinki bieżące, czy odcinki z gośćmi, no, na chwilkę będą miały pauzę. Także na pewno raz do dwóch razy w roku będę robił taką przerwę sezonową, żeby też nabrać energii, naostrzyć piłę, jak to często mówię. No i wtedy będziemy sobie nagrywali, oczywiście, dalej regularnie. To nie jest żadna informacja, która mówi o tym, że ten podcast się kończy albo że, że będę nagrywał rzadziej. Nie, po prostu czasem będę potrzebował przerwy tak zwanej sezonowej, a tak jak wspomniałem, Wam też to dobrze zrobię. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za. To, że jesteście. Bardzo dziękuję za to, że ten podcast dzięki Wam jest pozycjonowany w taki sposób. Ostatnio już dostałem kilka bardzo fajnych, takich wyróżniających wiadomości od Spotify, ponieważ uplasowałem się najpierw w, w top 150, potem w top 130 podcastów w, w Polsce według rankingu Spotify, więc było mi bardzo miło i to dzięki Wam. To dzięki Wam, że słuchacie. Ja nagrywam, wysłuchacie. Dzięki temu ten podcast może się rozwijać i dlatego mogę go ciągle nagrywać. W Polsce mamy 7 tysięcy podcastów już blisko. Niestety tylko 50% jest aktywnych. Aktywnych to znaczy przekroczyło tylko 3,5 tysiąca odcinków, mniej więcej przekroczyło 10 odcinków. Ta bariera podobno 10 odcinków jest jakąś taką barierą dosyć, dosyć mocno czy ciężko przekraczalną. Natomiast zaledwie chyba kilkanaście podcastów w ogóle w Polsce przekroczyło 1000 odcinków. No wiadomo, mnie do tego jeszcze daleko, ale powoli. Do celu dążymy i robimy swoje. Ja nie patrzę do końca na liczby. Po prostu chcę wam przekazać, moi drodzy, wartość. I tym się dzisiaj zajmijmy, ponieważ powiedziałem o tym, abyśmy podali dzisiaj rękę, ręce neurobiologii, żebyśmy przybili piątkę dzisiaj z neurobiologią, bo myślę, że to jest jeden z takich ciekawych, ważnych tematów. I, i bardzo mnie zaintrygował. Jak to zawsze, inspiracja przybyła z książki Irwinialom. Oczywiście czytam go namiętnie. Czytałem książkę pod tytułem Dar Terapii. To dla każdego przy okazji specjalisty, specjalistki, psychologowie, psychoterapeuci. Polecam Wam serdecznie książkę Dar Terapii Irwina Jaloma. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów. Naprawdę fenomenalna książka. No i jak to zwykle u mnie podczas czytania. Składam to wszystko w inspirację, składam w pewne pomysły, no i się na przykład takie odcinki podcastu. Czytając, uwaga, jeszcze inną książkę, w ogóle wpadłem na pomysł, żeby zrobić taką małą neurobiologiczną serię, ponieważ uważam, że ona zarówno sportowcom Zawodnikom amatorskim, profesjonalnym przyda się, ponieważ rzadko mamy dostęp do tego, żeby zajrzeć w przystępny sposób to jest bardzo ważne. W przystępny sposób do naszego mózgu. A jeżeli zwrócimy uwagę na kilka odcinków, które nagrałem, zwrócisz uwagę na kilka odcinków, które nagrałem o motywacji i dopaminie, to tam już w taki prosty, przystępny sposób zajrzałem do mózgu, i te odcinki naprawdę spotkały się z, z dużą akceptacją, z dużą dozą takiego poczucia, że wreszcie ta chemia, czy ta biologia naszego mózgu została w bardzo prosty sposób wytłumaczony i uwaga to są mechanizmy które my możemy wdrożyć do naszego życia tu i teraz więc myślę że to jest najważniejsze każdy sportowiec każdy człowiek biznesmen bizneswoman rodzic Ktokolwiek, Ty nazwij, kim jesteś, skorzystasz z takiej małe, małej neurobiologicznej serii, bo kto by nie chciał wiedzieć, jak zwiększyć poziom dopaminy i jak kontrolować go w naszym mózgu? Kto by nie chciał wiedzieć, jak kontrolować serotoninę w naszym mózgu? Kto by nie chciał wiedzieć, do czego służy inhibitor i neuroprzekaźnik GABA, który w tym wypadku jest takim hamulcowym i wprowadzającym nas w spokój. Nasz autonomiczny układ nerwowy wprowadza w spokój, i kto by nie chciał wiedzieć, jakie suplementy brać, jakie produkty spożywać w swojej diecie, jakich aktywności unikać, żeby na przykład nie, nie rozchwiać tego systemu gaba w naszym, w naszym mózgu. Myślę, że w taki prosty sposób przystępny mógłbym to przedstawić, więc pomyślałem, że przez następne pewnie jakieś 8 tygodni będę co któryś odcinek wrzucał taką małą serię neurobiologiczną. Dzisiaj. Wpadł mi odcinek taki do głowy, właśnie z tego wstępu, czyli czy sukces jest zapisany w genach, ale również czy choroby psychiczne są zapisane w genach. No i czemu powinniśmy się zwrócić? Czy bardziej naturze, czy może bardziej? Kulturze, czyli środowisku, bo to jest jakby temat, który myślę, że, że no nie jednemu już jak to się mówi, nie ściągnęło sens powiek, chyba ściągnęło sens powiek. No, generalnie jakby ktoś popadł bezsenność przez to, że w sumie nie wiemy, na ile to te geny nasze wpływają na na nasze, nasze predyspozycje późniejsze w życiu talenty, ale również możliwość zachorowania na chorobę X, Y czy Z, prawda? Bo też o tym się mówi, że, że jakim cudem na przykład ktoś prowadził się w tak fenomenalny sposób i wieku, w wieku 50 lat na przykład zmarł na raka. To jest wielka tragedia w jakim stopniu, a ktoś powie z drugiej strony, że, że jakiś inny człowiek na przykład przez 30-40 lat palił papierosy, brał używki, pił alkohol, nie patrzył. Na to, co jad i przeżył, moi drodzy, lat, nie wiem, 80, prawda? Gdzie tu jest sprawiedliwość? No uwaga, tu nie ma sprawiedliwości, bo w biologii nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwości. Może być homostaza, może być równość, ale nie ma sprawiedliwości. No I jeżeli sobie zadamy pytanie, ja myślę, że też w terapii, w pracy takiej psychologicznej, bo ja patrzę na swoje podwórko, terapeuci zbyt często zmagają się z tą starożytną zagadką, czyli natura czy kultura. No innymi słowy, z pytaniem, czy choroba psychiczna zapisana jest w genach, czy jest skutkiem działań. Czynników społeczno-psychologicznych, środowiskowych. No i olśniewające postępy oczywiście w neurobiologii, bo dzisiaj się nią zajmujemy. A jeszcze, przepraszam, łyczek I Możemy nagrywać dzisiaj oczywiście towarzyszy mi hierba i, i za chwilkę będzie też mały ten taki moment podziękowań kawowo-jerbowych, także to, to okienko jeszcze się rozpocznie. No ale rozważamy neurobiologię. W naszym mózgu, więc, więc te postępy w dziedzinie neurologii, neurobiologii, przepraszam, zbyt szybkie, może trochę zbyt skomplikowane. By nie naukowcy, prawda, czyli, czyli ja nie jestem naukowcem, nie uważam się za naukowca, więc jakby ja też jestem tej kategorii ludzi, mogli je w pełni zrozumieć. Wielu terapeutów wprawia to w konsternację, no bo ktoś przychodzi właśnie z takim zapytaniem, jak to jest, prawda? Dlaczego niektórzy umierają wcześniej, później? No i tutaj. Żebyśmy mogli to w ogóle w pełni zrozumieć, no to myślę, że, że warto zajrzeć właśnie w badania. Bo czy odkrycie setek genów powiązanych z chorobami psychicznymi, takim jak na przykład schizofrenia, depresja, lęk, choroba dwubiegunowa, dwubiegunowa, czy socjopatia, uzależnienia i kolejnymi nowymi, o których słyszymy niemal co tydzień, jakby na to nie patrzeć, sugeruje, że szala się przechyla na stronę natury, czy właśnie raczej kultury? Czy ten przechył sprawi ostatecznie, że psychoterapia, na przykład jaką znamy, jest nieaktualna? No bo jak, no przecież wszystko jest ukryte w genach. No i właśnie neurobiologia ma do zaoferowania coś zupełnie innego. W istocie, w świetle nowych badań jest inaczej. Dlatego, że zadajemy sobie, czy naukowcy zadają to pytanie, natura, czy kultura. Moi drodzy, taki mały spot dziękczynny, ponieważ jak wiecie regularnie robię to, czy to na moim Instagramie, czy właśnie tutaj w podcaście, ale bardzo dziękuję tym, którzy po raz kolejny wsparli mój podcast w postaci wirtualnej kawy, czyli postawili mi kawę na stronie buycoffee tu. Jak to zrobić? Opis i link możesz znaleźć w, w opisie tego odcinka, czyli link możesz znaleźć w opisie tego odcinka. Jest to bardzo proste. Wchodzisz po prostu na stronę buycoffee stawiasz mi wirtualną kawę jako, jako dziękczynność, czy czy wyraźnej wdzięczności za moją twórczość, i ja dzięki temu mogę tworzyć więcej odcinków, lepsze odcinki w studio, na Instagramie. Wydaje mi się, że widzieliście ostatnio produkty tego, jak mogę tworzyć odcinki w formie wideokastów i naprawdę to jest wielka, wielka dla mnie no, wdzięczność, duma, że mogę to robić dzięki Wam. Także, Justiker Magdalena Bartek, jeszcze raz Wam dziękuję za wsparcie mojej twórczości i postawienie mi wirtualnej kawy na stronie bajkowi. Tu ciebie proszę o to samo, oraz jak zawsze, tak zwane, żeby. Gwiazdki, czyli wystaw adekwatną liczbę gwiazdek na Spotify, gdziekolwiek słuchasz tego podcastu, a ja będę ci bardzo, bardzo wdzięczny. No to wracamy do neurobiologii, moi drodzy. No więc moi drodzy, w istocie nowych odkryć naukowych, to właśnie pytanie: natura czy kultura jawi się jako nieaktualne? Dlatego, że współczesna neurobiologia odpowiada gromkim. Moi drodzy, obie. Nie to zależy, nie, nie możemy powiedzieć jednoznacznie, tylko obie. I nie jest to już odpowiedź mętna, właśnie taka spekulatywna, opiera się na najtwardszym naukowym świadectwie. Uwaga, same geny są tylko częściowo odpowiedzialne za rozwój choroby psychicznej. Albo jak pisała Asia, dr Asia Podgórska w swojej książce, tak działa mózg, to geny ładują rewolwer, ładują pistolet, ale to środowisko pociąga za spust. I teraz w jaki sposób to zbadano? Zadano pytanie, czy u identycznych bliźniąt z jednakowym materiałem genetycznym rozwinie się ta sama choroba psychiczna. I to jest w ogóle fenomenalne i taka wydaje się nie, niezwykle prosta rzecz, ale no, dla mnie to jest bardzo odkrywcze, jak, jak o tym czytałem. No bo to pytanie, czy faktycznie u identycznych bliźniąt, no, które mają tak samo. i, i, i tak samo i, inaczej, jednakowy materiał genetyczny, takie same geny, no to w takim razie. Zawsze powinna rozwijać się ta sama choroba, na przykład psychiczna. No i odpowiedź brzmi tak, często, ale nie zawsze. Mniej więcej w połowie przypadków, jeśli jedno z bliźniąt na przykład zachorowało na schizofrenię, to u drugiego rozwinęła się ta sama choroba. Dlaczego tylko u połowy? No, geny są identyczne. No, jeżeli natura, kultura, wiemy, mamy naturę, czyli te geny takie same, no to powinno być w 100% bliźniąt jednojajowych rozwija się stuprocentowa ta sama choroba psychiczna. No i pytanie oczywiście, dlaczego nie u wszystkich? Dlaczego geny nie wykonały swojego zadania u zdrowych 50%? No i odpowiedź znajdziemy w gwałtownie rozwijającej się dziedzinie już nie neurobiologii, ale tym razem epigenetyki. I moi drodzy, w tym momencie w Google'ach na hasło epigenetyka, znajdujemy już blisko pewnie z milion różnych pozycji. Kiedy Irwin Jalon pisał swoją książkę, no to, to to był rok, za chwilkę zobaczę, kiedy to wydanie miało miejsce, bo tutaj akurat tą książkę mam pod ręką, żeby posiłkować się fragmentami, które są ciekawe do przytoczenia. Moi drodzy, 2002 rok napisał, że ponad 600 tysięcy pozycji na hasło epigenetyka. Epigenetyka dzisiaj oznacza coś poza genetyką. Dotyczy przede wszystkim wielu czynników, które zmieniają działanie naszych genów. Nie zmieniają sekwencji DNA, to znaczy nie zmieniając biochemicznej struktury genu. Podstawowy sens epigenetyki, tutaj cytuję Jaloma, pomaga nam zrozumieć wyrażenia takie jak włączanie i wyłączanie genu, upakowanie DNA, znakowanie DNA. Innymi słowy, ważne są tutaj nie tylko cząsteczkowa struktura genu, lecz także czynniki, które wpływają na jego ekspresję, na przykład jego biochemiczne otoczenie oraz wszystko, co na to otoczenie wpływa. Tego nie musimy rozumieć, nie musimy tego znać. Wróćmy do tych badań nad bliźniętami. Bliźnięta Moi drodzy jednojajowe, których styl życia był odmienny i które mniej lat spędziły razem, różniły się od wychowywanych razem bliźniąt jednojajowych pod względem nie tylko psychologicznym, lecz również anatomicznym i biochemicznym. To jest dla mnie odkrycie po prostu. Dziesięcioleci, naprawdę. Bo jak Nie mógłbym nawet powiedzieć, że to pewnie jedno z tych odkryć mojego, mojego życia. Bo jakie ma to znaczenie w ogóle dla naszej codzienności? Cóż, jakby teraz jest jasne, że środowisko zmienia biochemię naszą biochemię która z kolei kontroluje włączanie i wyłączanie genów. Wskaźnik ekspresji genów zależy w znacznej mierze od tego, co wydarza się w otoczeniu dziecka. I tutaj mówimy wyłącznie. O rozwoju w tych pierwszych latach życia. Tu mówimy o tych, jak to się mówi, tych kluczowych trzech latach, czyli te kluczowe tysiąc dni, bo to, to oczywiście zależy od, od sposobu wychowania, traum psychicznych, fizycznych, chronicznego stresu, opieki matczynej, utrat, żałoby, czy rodzaju na przykład przywiązania we wczesnym dzieciństwie, o, o, o rodzajach w ogóle przywiązania. Fenomenalnie pisała moja kumpela ze studiów Segrita, Matylda Kozakiewicz serdecznie cię pozdrawiam, która właśnie pisała o tych stylach przywiązania. To jest naprawdę bardzo ważny temat z takich nie tylko psychologii relacji, motywacji, emocji, ale, ale też psychologii różnic indywidualnych, więc. Więc jeżeli patrzymy na to w, 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 w odnośnie wczesnego dzieciństwa, to dotyka zarówno zwierząt, jak i ludzi. Na szczęście, na szczęście badania były tutaj przeprowadzone na jednej drugiej grupie, grupie, szczurze oseski, na przykład częściej lizane i iskane przez matki, są w późniejszym życiu fizjologicznie odporniejsze na stres niż te, które nie korzystały z tego rodzaju matczynego wsparcia. I odwrotnie, moi drodzy, kobiety, które w dzieciństwie doświadczyły nadużyć seksualnych. Przez całe życie wydzielają więcej hormonu stresu w reakcji na stres. To jest straszne, jak to się, jak to się słyszy teraz, jak ja to mówię, to, to to jest straszne, ale to jednak nie wszystko, bo bieżące doświadczenia, a, a zatem też tu bierzemy pod uwagę na przykład psychoterapię, pracę z, z psychologiem, to przez całe życie kształtuje się w jakimś sensie ta reakcja układu nerwowe, nerwowego i hormonalnego na stres. A uwaga, terapia, psychoterapia, praca z, ze specjalistami wpływa, realnie wpływa na metabolizm, jak wynika z badań z wykorzystaniem m.in. neuroobrazowania, przepływ krwi do określonych regionów mózgu. Ponadto liczba i rodzaj połączeń synaptycznych, połączeń między neuronami, zmieniają się znacznie pod wpływem skutecznego uczenia się, na przykład właśnie w terapii. Nie tylko w terapii, ale w ogóle w procesie nauki. Proces ten znany jest jako plastyczność mózgu. To też pewnie znamy takie wrażenie jak neuroplastyczność mózgu. To jest głównie związane z uczeniem się, pamięcią, i, i to zachodzi również właśnie podczas pracy psychologicznej, pracy terapeutycznej. Więc widzimy, że, że jeżeli, że jeżeli z, zwrócimy uwagę na to, jak może mieć znaczenie nasza ekspresja genów, to nie podważa to nie, w ogóle nie, nie podlega wątpliwości, że na pewne rzeczy absolutnie nie mamy wpływu. To jest coś poza nami, w jakim sensie. Z tego, nie, nie, nie ma tej sprawiedliwości, nie można tego zrozumieć albo nie rozumieć. Ekspresja genów nie jest, tak jak wspomniałem wcześniej, czymś, co będziemy rozumieli albo nie rozumieli. No jakby wiadomo, że, że to jest w jakimś sensie moralnie takie może wydaje nam się niesprawiedliwe. Może mm, powiedziałbym, że to jest jakieś takie no niejasne dla nas, niezrozumiałe, może po prostu nie fair, kiedy ktoś bliski, bo to też pamiętajmy, że chodzi głównie o, o ludzi, którzy na przykład w naszym środowisku tętnili życiem. No, ja, ja tak sobie myślę często o sobie, powiem Wam szczerze, to takie, takie moje przemyślenie ostatnich, ostatnich miesięcy, że ja też nie wiem, jaka jest ekspresja moich genów, tak, i za chwilkę będę miał 32 lata, nie jest powiedziane, że ja w wieku 40 lat nie zachoruję na jakąś poważną chorobę genetyczną. Oczywiście ja nie, nie myślę o tym, nie przyciągam tego, bo ktoś by powiedział: Oj, nie mów tak, bo to się wydarzy. No, no nie do końca, właśnie, bo moja, moje geny już w jakiś sposób na pewno się ujawniają, jeśli miałyby. Wiecie, być zalążkiem jakiejś choroby w przyszłości, czy jakiegoś nieuleczalnego nowotworu, czy cokolwiek by to nie było. To jest jasne. Natomiast myślę, że, że jeżeli wskazujemy taki istotny związek między naszą pamięcią, naszymi genami, naszymi emocjami a środowiskiem, no to wiadomo, że. Że, że na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie wyłącznie zadbać o to, co środowiskowo, na co środowiskowo mamy wpływ. To trochę jakby powiedzieć to, jak, to, takie jest prawo, niektórzy mówią prawo Paskala, tylko nie to z piłką związane, tylko też prawo Jezusa, niektórzy na to mówią, czasami podciągają pod to wiarę, i to jest okej, okay, takie są w sumie bardzo ciekawe, obrazowe te, te porównania, ale, ale tak możemy też na to spojrzeć pod kątem tego, takie prawo życia, sobie tak nazwijmy bardzo roboczo. Że z jednej strony, jeżeli prawdą jest, że masz wpływ na połowę swojego, swojego potencjału genetycznego, czyli na połowę swojego sukcesu masz wpływ, a na połowę absolutnie nie to znaczy, jakby, że połowa jest zapisana w Twoich genach, a na połowę masz, masz wpływ środowiskowo. O tak nie wyraziłem się jasno wcześniej. No to teraz jest tak, zakładamy, że twoje 50% jest fenomenalne, i to 50% daje Ci niezwykły potencjał w życiu. I ty decydujesz, że nie będziesz pracował nad resztą. No to w sumie masz w jakiś sposób niezrealizowany potencjał. Na koniec dnia, jakbyś się dowiedział, że słuchaj miałeś mega dobre geny, ale nie pracowałeś ciężko. Zobacz, zmarnowałeś potencjał. No to trochę słabo. Nie? Jakbyś powiedział, jakbyś zdecydował, że będziesz pracował nad sobą, i na koniec dowiadujesz się, że, słuchaj, miałeś mega dobrą paczkę 50% genów i mega pracowałeś nad tym, żeby środowiskowo wpływać na, na to, żebyś osiągnął sukces. Brawo dla ciebie. To byś pomyślał, kurczę, dobrze, że podjąłem taką decyzję. No ale z drugiej strony. Niech będzie, że nie miałeś potencjału i powiedziałeś, że. Czyli te 50% genów było wadliwych na przykład. I ty powiedziałeś: Dobra, ale ja uczynię wszystko, co w mojej mocy żeby rozwinąć te drugie 50%. Nieważne, jak, jaka jest ta paczka 50%, bo, za, bo zakładamy, że to jest niejawne. I na koniec dowiadujesz się, słuchaj, nie miałeś potencjału, ale pracowałeś całe swoje życie na to, żeby rozwinąć tą drugą część. Możesz być z siebie dumny. To, to jest ten, ten scenariusz taki, powiedzmy, najmniej korzystny dla nas pod kątem tych genów. Czyli nie miałeś tych genów, ale zrobiłeś z nimi co mogłeś. I ja trochę tak podchodzę do, do mojego życia, bo może być tak, że ja nie mam tych genów zdrowych, prawda? I one się ujawnią w wieku 40 lat ale ja będę mógł powiedzieć, że żyłem jak chciałem, bo trochę jak z piosenki, słuchajcie, wiecie, Frank Sinatra, My Way, prawda? Wykonanie z Stachurskiego czy Bajora na przykład. Żyłem jak chciałem. Znamy na pewno tą piosenkę, słuchajcie. No, ale, ale mogę powiedzieć wtedy, okej, okay, no dobrze, no jakby nie, ja już jakby... Nie chcę, żeby to zabrzmiało dość ignorancko, że tak, tak przyjmę na przykład chorobę jakąś nieuleczalną, jeżeli, jeżeli takową bym miał kiedykolwiek, ale tak sobie myślę dzisiaj, że nie mam na to wpływu, ale mam wpływ na to, co zrobię z tą 50% środowiskową częścią, która może wpłynąć na ekspresję moich genów. Jeżeli nigdy na nic nie zachoruję, to uwaga, będę wdzięczny za moje geny, ale będę wdzięczny sobie, że podjąłem taką decyzję wiele lat wcześniej. Chyba najgorszy scenariusz jest taki, że. Powiedziałem sobie, a dobra, nic nie robię, żeby rozwijać te geny, na końcu okazało się, że, ty, że, że, te, że ta ekspresja genów nie była zbyt korzystna dla mnie, ale ja w sumie nie zrobiłem nic, żeby na nią wpłynąć i i po prostu poddałem się, zgnuśniałem, prawda? To tego byśmy nie chcieli. Więc, więc powiedziałbym, że to jest takie bardzo ciekawe, też jak na to patrzymy w sporcie, bo jeżeli ktoś zaczyna z takim poczuciem, że nie mam potencjału, nie mam talentu, nie mam nic, bo tak się na przykład wydaje, że ta ekspresja genów jest słabsza, może warunki fizyczne, może możliwości motoryczne no i, i to po prostu nie jest jakieś takie, wiecie, jak Lionel Messi, czy Kylian Mbappé, czy, nie wiem, Vinicius Junior, prawda? Ale wiele historii sportowców pokazywało, że nawet jak ta ekspresja genów, czyli ten talent, ten potencjał, te predyspozycje nie były na takim najwyższym poziomie, jakim by się chciało. To naprawdę sportowiec robił z tego bardzo, bardzo dużo. I tak myślę, że dlatego zajrzenie do tego naszego mózgu, zastanowienie się nad tym, czy, czy faktycznie, no, jak zadałem to pytanie, czy choroba psychiczna jest pisana w geny, no może być, ale nie do końca jesteśmy pewni, że, że nawet jeżeli jest pisana, to środowisko nie jest w stanie sprawić, że ona dozna remisji, prawda? Czyli że ta choroba jakby się cofnie. To jest bardzo, powiedziałbym, prawdopodobne w, w tym wypadku, więc patrz Patrząc na te alternatywy, nawet jak ci się wydaje, że tego potencjału nie masz zbyt dużego, albo na przykład, że jesteś, nie wiem, że twoje geny mogą świadczyć, patrząc po linii rodzinnej, na przykład, że zachorujesz na nowotwór. Ja, ja wiem, ja poruszam w ogóle takie trudne tematy w taki luźny sposób, ale może to jest w jakiś sposób też moja taka odpowiedź na, na tą taką psychologię egzystencjalną, że dlaczego mamy się nie mierzyć z tematem śmierci? Jak mówimy o narodzeniu, mówimy o różnych etapach życia. Śmierć jest jednym z etapów, prawda? A nie czymś, czego powinniśmy się panicznie bać w tym, w tym wszystkim. Wiecie, bo ja uważam, że, że w niektórych miejscach grzeba, grzebać nie trzeba, ale też uciekanie takie na siłę i mówienie, nie, 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 nie mówcie do mnie o tym, no też nie jest czymś, co według mnie. Powinniśmy, czy to, co według mnie powinniśmy robić. No tak, tak myślę, tak pracuję też, nie unikam żadnego tematu, niczego nie uznaję za tabu, ale uważam, że, że po prostu potrzebna jest nam taka otwartość, taki spokój. Do siebie samych też, bo wydaje mi się, że, że też ważne jest to, żebyśmy wiedzieli i często wskazywali na to, że istnieje związek pomiędzy na przykład naszą pamięcią a emocjami, bo to bardzo często się mówi. Że na przykład wspomnienia ko kojarzone z silnymi emocjami są wyraźniejsze i, i głębiej zakodowane. I często jest tak, że tak jak wspomniałem, nie musimy zaglądać do jakichś, do jakichś miejsc, bo one już są emocjonalnie naszpikowane przez lata. Są w nas, siedzą w nas przez, przez długi, długi czas. Dlatego traumatyczne wspomnienia są tak uporczywe. I uwaga, zasadniczo nie do wymazania. Dlatego uczenie się w sytuacji terapeutycznej będzie skuteczniejsze i bardziej znaczące dla nas, jeśli będzie się wiązało z emocjami, na przykład z emocjami. Yy... Zrodzonymi w danej chwili w toku pracy nad sobą, czyli możemy nadpisać jakby te trudne emocje, te, te takie traumatyczne wspomnienia, jakieś trudne, nadpisać silnymi bodźcami emocjonalnymi tu i teraz. Tylko do, do tego uwaga potrzebna nam jest taka otwartość też na własne, własne emocje. I to, I to myślę, że jest takie, takie ciekawe. I tu, tu moglibyśmy cytować, słuchajcie, jeszcze wiele, wiele różnych artykułów, badań, bo, bo naprawdę jest, jest tego dużo i naprawdę tych notatek wypisałem sporo do dzisiejszego, do dzisiejszego odcinka. Natomiast myślę, że najważniejsze i to do czego dążyłem to jest rozbudzenie ciekawości po prostu, bo, bo wydaje mi się, że, że czasem ta, ta ciekawość jest. Hmm, może czasem czymś zanikającym, może przez to tempo naszego życia, może czasami jest taka niechęć do spoglądania we własne wnętrze, i, i wydaje mi się, że takie stwierdzenie, że naprawdę jesteś interesujący pod wieloma względami. Czasem mam wrażenie, że, że, że ja, jako człowiek mówiący do ciebie, może tobie się wydaje, że, że ja jestem ciekawszy od ciebie, albo ja mam coś więcej do, do powiedzenia, ale taka, to nie jest prawda. I wydaje mi się, że, że taka ciekawość siebie po prostu jest tym, co, co tutaj możemy zrobić. Bo na koniec dnia, a też to niedawno pisałem w, w takim fragmencie do, do, do pewnego projektu, nad którym obecnie pracuję, o takim falowaniu, czyli takim wytwarzaniu wokół siebie koncentrycznych kręgów wpływu, które przez pokolenia nieskończenie długo mają oddziaływać na innych ludzi. Tak sobie myślę, że właśnie ten podcast to jest taki, takie falowanie takie kręgi na, na wodzie, które rozchodzą się i rozchodzą, Aż stają się niewidoczne, ale nadal istnieją na jakimś nano poziomie. I dla mnie, myśl o przekazu czegoś z siebie, nawet jeśli nie wiem, co by to miało być w danej chwili, stanowi jakieś taką potężną odpowiedź na, na problem tych osób, które twierdzą, że, że skończoność nieuchronnie yy, daje taki brak sensu, może i takie. Nie wiem, taką niezgodę właśnie wewnętrzną, bo mam wrażenie, że, że jeżeli chcemy mieć większą zgodę na to, co się dzieje w naszym życiu, to, to może miejmy po prostu na nie większy wpływ. Nie tylko w, w życiu innych ludzi, ale przede wszystkim w swoim, moi drodzy. No i to takie wstępne rozważania o, o tej neurobiologii, ale też paru rzeczach, które mi przyszły do głowy. Także będzie kilka odcinków z gośćmi, które się szykują. Na pewno będzie jeden w marcu, na pewno będą dwa w kwietniu, być może nawet trzy. No i tak sobie myślę, właśnie, że wrzucę tą, tą część taką neurobiologiczną trochę o naszym mózgu. Ale tak jak wspomniałem, w bardzo prosty i uwaga, praktyczny sposób. No bo po co nam inna wiedza jak, jak tylko praktyczna? Także parę minut teorii, troszkę więcej no na pewno praktyki w tym wszystkim. I tu stawiamy kropkę. Dziękuję Ci po raz kolejny, że, że byłeś, że słuchałaś. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Życzę wszystkiego dobrego, dobrego dnia, dobrego wieczoru i dobrej nocy. Cześć!